Hej, cześć, witam serdecznie, powracamy do Gwinta Wiedźmińskiej Gry Karcianej. I tak sobie patrzę w nowości. Okazuje się, iż istnieje pojedynek frakcji Skellige kontra Królestwa Północy. Co tutaj mamy? Witaj w pojedynkach frakcji. Serii specjalnych wyzwań, podczas których kierowane przez ciebie armie zmierzą się z przeciwnikiem w trwających tydzień intensywnych walkach. Aby wziąć udział w wyzwaniu, wybierz Skellige lub Królestwa Północy i wygrywaj kolejne bitwy. Twoje zwycięstwa zostaną automatycznie zaliczone do globalnej puli zwycięstw frakcji. Postępy wybrane przez siebie konfliktu możesz śledzić na bieżąco na stronie Gwinta. Okej, w takim razie skoro mamy taką, a nie inną możliwość i evencik, spróbujmy sobie troszeczkę faktycznie poprzestawiać. Ja w ogóle o tym zdarzeniu jakoś niespecjalnie się interesowałem, dowiedziałem się przed chwilą, tak sobie wszedłem przez przypadek. W każdym bądź danym razie i tak poutworzonych mam dość sporo nowych deków Skellige, kilka również Królestw Północy, pojawiły się Skojatele, testuję też potwory. W takim razie lecimy. Maszyny z pożogą, dek, który był prezentowany na kanale, troszeczkę inny, były to maszyny Henselta bez pożogi. Troszeczkę inny był w ogóle ten deck. Nie wiem, czy był tam grany Ronwit z Małego Łęgu. W każdym bądź danym razie umiejętność Henselta. Wybierz brązowe sojusznicze wsparcie, maszynę lub kartę Kedwen i zagraj wszystkie egzemplarze stali. Prócz tego umiejętność amunicji w tym deku się akurat nam to przyda. Jednostki z pola. Trzykrotnie kedweński mistrz oblężeń. Balista trzykrotnie. Wzmocniona balista trzykrotnie. Taran trzykrotnie. Margarita do blokowania i odblokowywania jednostek. Prócz tego Ronwit z Małego Łęgu, ze Złotości Shani, Jan Natalis, Wilen Treten Mert. Trzykrotnie lekka jazda Burej Chorągwi, gdyby jednak przeciwnik nam się co nieco odbił z punktami. Z kart specjalnych Róg Dowódcy, Pożoga, Posiłki, Kaganiec i Talar. Spróbujmy sobie tym dekiem powalczyć w takim razie. Przejdziemy sobie tradycyjnie najpierw na potyczkę, następnie spróbujemy powalczyć na rankingu. Swoją drogą zepsuła mi się zapalniczka i mam trochę delikatny problem. Ale to abstrahując od tematu, lecimy. Wybaczę ci tym razem. Jan Kalveit, Nilfgaard. Do ataku! No dobra, spróbujmy w takim razie ogarnąć sobie Jana Kalveita. Kogo mamy? Mamy Talara, mamy Shani. To są dobre opcje. Lekką jazdę Burej Chorągwi raczej odrzućmy. Posiłki, Róg Dowódcy. Myślę, że odrzućmy sobie Róg Dowódcy. Jan Natalis tak nam dobierze jakąś kartę taktyki stali. I rozpoczyna oponent. Poczekamy sobie, aż wystawi troszeczkę szpiegów. Przejmiemy mu jakąś jednostkę za pomocą kagańca. Myślę, że tutaj niegłupią opcją będzie przejęcie właśnie tego egzekutora. Im mniej egzekutorów po stronie nieprzyjaciela, tym lepiej. Mój syn. On oczywiście trafi na cmentarz, znając życie. Za jakiś mały czas. Już tego oponent już szuka następnego. Te deki na tych strzelcach są naprawdę niezłe. Dlatego trzeba starać się blokować, niszczyć. Kogo mam zabić? No niestety odblokował swoją jednostkę. I teraz pytanie, co byśmy chcieli zrobić? Czy odpuszczamy mu tą rundę? Mamy tutaj... Za chwilę będziemy mieć właściwie jednego egzekutora po naszej stronie na cmentarzu. On będzie w stanie za pomocą medyków sobie ściągnąć tego egzekutora. Także myślę, że spróbujemy sobie najpierw troszeczkę postrzelać za pomocą katapult i balist wszelkiego typu. Proszę zaczekać, wasza wielmożność, nie nadążam. Nigdy nie zachęcam. Nigdy nie chybiam. Dobrze byłoby po raz kolejny sobie wrzucić maszynę. Mało zacząć orać tych egzekutorów Brygady Impera.
Tak, abyśmy ich wyeliminowali. Lepiej, żeby byli jednak na cmentarzu niż na stole. Oni tutaj potrafią jednak siać zamęt i zniszczenie. Tym bardziej, że tych szpiegów tutaj się pojawia dość sporo. Także jak widać, chłopaki nie próżnują. Musimy starać się jednak ich wyeliminować. Nie myśl, że możesz mi rozkazywać. Szkoda, że nie mam czasu. Sporo szpiegów nam się nazbierało. Zawsze jest jakaś droga. Tu w tym deku niewątpliwie będzie gościł Jan Natalis. Znaczy Jan Natalis, to niewątpliwie, ale... Jan Calvate właściwie, ale będzie tu Menno. Pojawiają się jednostki naszych koników znikąd. Można by było teraz faktycznie uderzyć w Jana Natalisa. Czarne chmury zebrały się nad tym. I weźmy sobie ten róg dowódcy, wrzućmy sobie go tutaj. Barbarzyńcy. Ekemenme! Przeciwnik nas tu mocno ura. W takim razie weźmy sobie... Żołnierze! Do ataku! ...naszego dowódcę. Weźmy sobie tych gedwańskich mistrzów oblężniczych. I dżentelmenem. Jedziemy z koksami w takim razie. Spróbujmy tutaj oczywiście mocno poranić jednostki strzelające po stronie przeciwnika. Będziemy mieli spokój. Możemy sobie zadać jakiś tam damage. 56-84. Tutaj raczej przeciwnik wybaczę ci. Nie będzie w stanie się odbić. Przynajmniej takie jest założenie wstępne. Tutaj Nilfgaard raczej nie będzie posiadał żadnych jednostek, które faktycznie będą w stanie się odbić. Możemy sobie użyć Shani. Nieważne, to już jest bez znaczenia. Pierwsza runda, jak i pierwsza gra, absolutny sukces. W takim razie rozgrywka rankingowa i lecimy. Nie pojawiła się pożoga, udało nam się poniszczyć większość jednostek, z których ten dek słynie, czyli właśnie egzekutorów. Spora ilość szpiegów po naszej stronie, ale szpiedzy bez egzekutorów to raczej idą na naszą korzyść. Przeciwnik tutaj w jakiś sposób dorzuca nam siłę. Niewielką, bo niewielką, ale dość sporo tych szpiegów nie zawsze się pojawia. Niczego, co ludzkie. A tymczasem Eitne Skojatele. No i zobaczmy, czy będą to Eitne Skojatele oparte o krasnoludki, które będą się tutaj pojawiać w ilości sztuk wielkich. Dobra, lekko jazdę odrzucamy, pożoga niech zostanie. Odrzućmy również róg dowódcy, odrzućmy również posiłki, dobierze nam to Jan Natalis, o ile się pojawi. Rozpoczynamy. Rzućmy sobie na początek wzmocnioną balistę, abyśmy wybadali ten deck. Patrzymy, czy pojawi się Itlin ze swoimi tarczami. Przeciwnik decyduje się od razu przejmować naszą jednostkę. No i chwała mu za to. Lepiej teraz niż później. Będziemy tą jednostkę kaleczyć. Agitatorzy jacyś mogą się pojawić oczywiście. No Skojatele teraz mają sporo dosyć dobrych deków. Upatrzyłem sobie, jak tutaj co nieco się to wszystko rozgrywa. Faktycznie ma tutaj dużo rzeczy sens. Co dziesiątą omijam. Kolejkę. To są jakieś Skojatele na bufowaniu, właśnie dzięki temu mahakamskiemu dwójniakowi. Pojawią się teraz jednostki tych łebków, którzy przywołują sobie z cmentarza karty specjalne. No właśnie, czyli widzący. Tejret jest blisko. Tutaj jakaś jednostka ma tyle samo punktów siły. Nie bardzo. Można by było tego wiedzącego sobie przechwycić na naszą stronę. Jednak czy ma to sens? Nie bardzo. Wrzućmy sobie Runwida z małego Wengu. Na honor panny Jagódki! Dla najpiękniejszej panny sto rycerskich pojedynków. Przeciwnik jest Cwancisz. W takim razie wrzućmy sobie Daran i delikatnie tutaj potyrajmy naszą zresztą wzmocnioną
balistę. Nadchodzi czas białego zimna. Jest i białego światła. I dwa pioruny. To nie jest złe. Te dwa pioruny nie są złe. Niestety więcej jednostek niż dwie nie skasujemy w tej rundzie. To jednak na spokojnie 26-21. Najsilniejszymi jednostkami cały czas Ronwidy. Tejret jest blisko. Bardzo dobrze. W takim razie kolejny cios. Mogłem w sumie tutaj tego elfiego najemnika ściągać do 7 punktów. Pojawia się Hattori, który specjalnie niczego nie wnosi. Dobra, w takim razie zagrajmy teraz naszą umiejętność. Kedwańskich mistrzów sobie tutaj kilku potworzymy. Ściągnijmy sobie tego faktycznie do 7 punktów. Co 10 omijam. Kolejkę. I ściągnijmy sobie do 3 punktów. 20-34, 4 do 3 w kartach. Pożoga po naszej stronie, to istotne. Oponent używa kolejnego spela. Bardzo dobrze. Zamieńmy sobie teraz jego najsilniejszą jednostkę również w jeden punkcik. Tylko krew zmazać może! 11 do 26, 3 do 2 w kartach. Umiejętności zostały zużyte. Ajajaj, pojawiają się strażnicy z Dolblathana. Jeden punkt. Jeden punkt. Nie wiem, czy nie warto byłoby przechwycić sobie tego Ronwida. Teraz on ma jeden punkt straty. Zobaczymy. Umiejętność Eitne. No, niewątpliwie będzie trzymał tutaj strażnika jeszcze jednego, tak coś mi się widzi, dokładnie. Decyduje się go zagrać. Czy my możemy tutaj coś ciekawego sobie zrobić? Nie bardzo, nie bardzo. Chociaż gdybyśmy sobie przywołali katapultę, to zadalibyśmy tutaj spory damage. To mam tu na myśli balistę, tylko czy my mamy balistę? Mamy. Weźmy sobie Shani. Kiedy coś zalecam, zazwyczaj wiem, co robię. Weźmy sobie tą balistę. Poniżmy mu te dwie jednostki. A właściwie teraz to będą jednostki 4. 30 do 38. Przeciwnik tutaj niewątpliwie odpuści rundę. Mając na uwadze... No nie, zagrywa się jednak. Rocky Lon nie jest dla ludzi. Bardzo dobrze, dobiera się trzeci ze strażników. No tutaj się nie odbijemy jednak. Pocieszeniem jest to, że więcej niż trzech w talii nie posiada. Pierwsza runda dla niego, czy dobrze rozegrane, mocno agresywnie przede wszystkim, jest zwycięstwo po stronie oponenta. U nas Talar, no Talar nie jest dobrą opcją. Oczywiście będę starał się go wymienić, tym bardziej, że pierwszą rundę jesteśmy do tyłu. Lekka jazda Burej Chorągwi. Pytanie, co zrobi przeciwnik? Czy będzie grał, czy odpuści? Odpuszcza. Dobrze, że przechwyciliśmy Ronwida. Dzięki temu jesteśmy w stanie nic nie wystawiać. Po jeden w rundach. Na honor panny Jagódki! Pojawia się po raz kolejny Talar. No Talar tutaj jest opcją raczej słabą, a jeszcze znając moje szczęście, dobierzemy jeszcze jednego konika teraz. Taram, okej. Okay. Rozpocznijmy sobie od koników. Tarum! Dobre oni! Widzę twoje zwycięstwo. I atakujemy mocno. Dobrą umiejętnością tego Ronwida jest to, że posiada umiejętność amunicji. To jest naprawdę spoko. Dwa
2 do 12. Ostatnia karta. Mamy brzask. No i to nie będzie troszeczkę ciut mało. Całkiem nieźle. 10 do 12. Pierwsza runda mocno agresywnie po stronie przeciwnika. Wysypał się ze strażników Dolblatana. Całe szczęście i dobra nasza. Mamy zwycięstwo, gratulujemy oczywiście. Wbiłem sobie 17 rangę swoją drogą pomiędzy nagrywaniami różnych odcinków. Przejdźmy sobie teraz w takim razie w stronę sklepiku. Nazbierałem również dość sporo golda. W takim razie sklep, beczki i weźmiemy sobie dwie. Kupimy w tym momencie. Wiem, że powinienem może zbierać to złoto. Spodziewam się, że niedługo wejdzie ten patch, który wniesie dość sporo nowych kart, ponad 100, także będzie co otwierać, będzie co kompletować, będzie się działo niewątpliwie. A tymczasem co mamy? Wojownik dzikiego gonu, toksyna krabopająka, wronie oko i ulewny deszcz. Z kart niezwykłych, bardziej konkretnych, topornicy, ogar dzikiego gonu, w związku z tym, iż sentyment do potworów cały czas gdzieś tam we mnie siedzi. Kolejny unboxing. Tridamski piechur, hawekarski medyk, ognisty skorpion, krasnoludzki najemnik i więcej. Widzę, że jakieś niezwykłości. Wszystko posiadam, szkoda, że nic się nie rusza. Wybierzmy sobie Van Hemara. Konkretny materiał, dobry deck. Biorąc pod uwagę, że ten event sobie cały czas panuje, można sobie go sprawdzić, coś dodać od siebie. Oczywiście, jeżeli coś zmienisz i masz chęć, napisz w komentarzu, co może by tutaj się lepiej sprawdziło lub gorzej. Druga gra, ta rankingowa, całkiem spoko, tylko tyle, że mieliśmy dużo szczęścia, że ci strażnicy z Dolblatana pojawili się w jednej rundzie, nie musieliśmy specjalnie ich się obawiać w późniejszym etapie gry. A tymczasem dzięki za wspólnie spędzony czas. Jeżeli się podobało, zostaw kciuk. Jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał. Staram się regularnie dość wrzucać coś z tego gwincika, jakieś deki takie w miarę silne, mocne i konkretnie wbijające nam punkciki w rankingach. Daj Boże wszystkim pierwsze miejsce. A tymczasem jeszcze raz wszystkiego dobrego, trzymaj się ciepło, ukłony i do wkrótce. Na razie, cześć.